styczeń 1945 roku. Zbliża się koniec II wojny światowej. Armia Czerwona rozpoczyna wielką ofensywę, wkraczając na teren Niemiec. Ofensywa odcina Prusy Wschodnie, zajmuje Śląsk i kieruje się na Berlin. Walki są bardzo ciężkie, a głównymi punktami obrony są miasta. Ich zdobywanie trwa nawet wiele tygodni. Ale to niczego nie może już zmienić. Zdobycie Berlina i kapitulacja Niemiec są przesądzone. W Poczdamie zwycięzcy ustalają zupełnie nowy podział tej części Europy. Wschodnią granicę Polski przesunięto na linię Bugu. Granicę zachodnią na linię Odry i Nysy. W Polsce znalazło się więc blisko 300 miast należących przed wojną do Niemiec. Odbudowa miast historycznych w zachodniej i północnej Polsce. Przejęte przez Polskę miasta były straszliwie zniszczone. W tej wojnie determinacja walczących stron miała pełne wsparcie w niszczycielskiej sile uzbrojenia. Dywanowe naloty bombowców, długotrwały ostrzał artyleryjski, wyburzenia dokonywane przez obrońców i pożary wzniecane przez zwycięzców. To wszystko zogniskowało się w śródmieściach. Dlatego zespoły staromiejskie były zniszczone najbardziej. Ocena skali zniszczeń wojennych nie jest jednak prosta. Na przykład zdjęcie lotnicze Wrocławia pokazuje, że z miasta pozostały tylko resztki murów. Dachy spłonęły i zapadały się, niszcząc stropy niższych kondygnacji. Jednak z innej perspektywy widzimy, że wiele budynków można byłoby odbudować. I tak było w bardzo wielu miastach. Nie ma jednak wątpliwości, że ogromna część zabudowy staromiejskiej legła w gruzach. Ale frontowe zniszczenia nie zakończyły dramatu miast. Przede wszystkim na mocy Traktatu Poczdamskiego z przyłączonych do Polski ziem wysiedlono ludność niemiecką. Nie było więc mieszkańców, którzy spontanicznie rozpoczynają odbudowę swoich miast. Na opuszczone ziemie zaczęli napływać repatrianci ze wschodu i osiedleńcy z Polski centralnej. Ale proces ten wymagał czasu. Poza tym nowi mieszkańcy byli tu obcy. Niepewni przyszłości i pełni wrogości do wszystkiego, co niemieckie, nie byli w stanie podjąć ogromnego zadania odbudowy zespołów staromiejskich. Nielicznym przybyszom wystarczały mniej zniszczone dzielnice peryferyjne i tereny wiejskie. Śródmieścia stały się natomiast wielkim rezerwuarem materiałów budowlanych. Przez lata zasilały one na przykład odbudowę Warszawy.
Kamienice zniszczone, ale i takie, które początkowo zabezpieczono do odbudowy, rozbierano w ramach kolejnych akcji rozbiórkowych i porządkowych. Większe szanse zachowania miały obiekty sakralne. Na ziemiach odzyskanych, jak wtedy mówiono, już od sierpnia 1945 roku organizowano polską administrację kościelną. Zaczęły się remonty, zabezpieczanie i odbudowa zrujnowanych kościołów. Tak więc przez pierwsze powojenne lata nie podjęto odbudowy zespołów staromiejskich. Porządkowano ulice, przywracano komunikację, adaptowano do nowych potrzeb najmniej zniszczone budynki. Nadal jednak panoramę Śródmieść wypełniały ruiny. W 1949 roku podjęto decyzję o odbudowie warszawskiej Starówki. Postanowiono odbudować cały historyczny zespół staromiejski, odtworzyć układ ulic, zrekonstruować kamienice, nadając im wybrane formy historyczne i odbudować budowle monumentalne. Ten program stał się punktem odniesienia odbudowy kilku największych miast na ziemiach odzyskanych. Oto wrocławski rynek, odbudowany w latach 50. W centrum ratusz. Staranna odbudowa bryły i wystroju architektonicznego najważniejszych budowli monumentalnych była jednym z ważnych założeń pierwszego etapu odbudowy. Formy historyczne mają również kamienice tworzące rynkowe pierzeje. Fasady wielu z nich są w zasadzie oryginalne. Przetrwały bowiem wojnę w stanie pozwalającym na ich remont. Tam, gdzie zniszczenia były większe, dokonano rekonstrukcji jednej z dawnych form. Tak było w przypadku kamienic od numeru 16 do 19. W innych przypadkach zdecydowano się jedynie na stylizację nawiązującą do form historycznych. Jednak formy historyczne ograniczyły się do fasad. Z tyłu widzimy proste, współczesne elewacje. Zgodnie bowiem z programem Jana Zachwatowicza, ówczesnego generalnego konserwatora zabytków, podczas odbudowy likwidowano tylne trakty i oficyny wypełniające podwórza. W jednej z niewielu zachowanych kamienic możemy zobaczyć, jak bardzo przedwojenna zabudowa wypełniała działki i jak to korygowano podczas odbudowy. W ten sposób powstała przestrzeń zagospodarowana zielenią, a wnętrza zyskały lepsze oświetlenie. O tym, że historyczna zabudowa sięgała dalej, przypominają jedynie fragmenty autentycznego muru. Podobne zasady obowiązywały podczas odbudowy kompletnie zniszczonego zespołu staromiejskiego w Gdańsku. Tu postanowiono odbudować większą całość urbanistyczną, zwaną Głównym Miastem. Odbudowano przede wszystkim zabudowę ulic prostopadłych do Motławy. Przy nich znajdowały się najbardziej reprezentacyjne budowle. Odbudowywane kamienice stanowiły przede wszystkim oprawę ulic. Wnętrza bloków zabudowy pozostały wolne.
W Gdańsku decyzja o odtworzeniu całego zespołu urbanistycznego uzasadniała odbudowę wyjątkowo wielu cennych obiektów stanowiących o jego tożsamości. Dwór Artusa, ratusz, Złota Brama. Te obiekty przez dziesięciolecia odtwarzano z dbałością o zachowanie historycznej formy, wystroju, a nawet wnętrz. Inaczej postępowano z kamienicami. Tylko fasadom nadano historyczny wygląd. Wkomponowywano w nie zachowane detale wystroju, choć nie zawsze wracały one na pierwotne miejsce. Za fasadami powstawały zupełnie współczesne mieszkania, które spełniały ówczesne wymagania użytkowe. Ale tego nie domyślamy się, patrząc z perspektywy ulicy, tym bardziej, że w wielu miejscach odtworzono charakterystyczne przedproża. Dzięki temu uliczki takie jak Mariacka czy Piwna mają niepowtarzalny klimat historyczny i są najchętniej odwiedzane. Oczywiście to wszystko, co obecnie widzimy w Gdańsku, nie powstało od razu. Prace trwają do dzisiaj. Trzeba jednak uznać, że ich charakter został zdeterminowany przez program przyjęty w końcu lat 40. Zobaczmy jeszcze jeden przykład pierwszego etapu odbudowy. Rynek w Opolu. Tu również spalonym kamienicom nadano formy historyczne. Jednak porównanie zdjęć przedwojennych oraz istniejącej zabudowy pozwala dostrzec, jak wiele tu zmieniono. Widzimy uproszczenia i powtarzalność elewacji. To już tylko stylizacja, a nie rekonstrukcja form historycznych. Bo też te realizacje kończono w połowie lat 50., gdy rozpoczynały się już zupełnie inne działania. Minęła pierwsza dekada PRL. Na ziemiach odzyskanych większość zespołów staromiejskich nadal wypełniały zabezpieczone ruiny i puste miejsca po uprzątniętych gruzach. Tymczasem stabilizacja gospodarcza i polityczna, rosnąca liczba mieszkańców oraz względy propagandowe wymagały szybkiego podjęcia dalszej odbudowy. Przenosimy się do Szczecina. Tu bowiem od połowy lat 50. realizowano nową koncepcję postępowania z obszarami staromiejskimi. Uznano, że nie należy odtwarzać form historycznych. Zaprojektowano więc nowe budynki. To już nie kamienice, ale małe bloki. Projektanci pamiętali jednak, że budują na Starym Mieście, w sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich i Katedry Świętego Jakuba. Bloki są niskie, mają tradycyjne dachy, a na elewacjach wprowadzono elementy rozczłonkowujące je w sposób nawiązujący do kamienic.
Również plan urbanistyczny nowego osiedla nawiązuje do dawnego przebiegu ulic. Dopiero porównanie z przedwojennym zagospodarowaniem tego obszaru pokazuje zakres zmian. Zmian koniecznych, gdyż widzimy, jaka była intensywność zabudowy. Tak wypełnione działki nie spełniały nawet minimalnych standardów użytkowych. W latach 60. zabudowa realizowana w Szczecinie zaczęła zmieniać się. Bloki są wyższe, a wystrój architektoniczny coraz skromniejszy. To efekt wprowadzania w budownictwie mieszkaniowym typizacji, prefabrykacji i skromniejszych normatywów. Niestety zaczęły one obowiązywać również w zabudowie zespołów staromiejskich. Oto przykłady. Koszalin. Ta zabudowa obszaru staromiejskiego już niczego nie odtwarza. Rynek staromiejski obudowano po prostu trzypiętrowymi blokami. Jedną z pierzei wypełnił taki oto budynek Urzędu Miejskiego. Lubin. Pierzeje rynku tworzą długie bloki o płaskich dachach. Na środku postawiono typowy pawilon handlowy. Brzeg. Tu część zabudowy przetrwała. Przede wszystkim odbudowano renesansowy ratusz. Jednak tłem wspaniałej budowli jest blok zajmujący całą pierzeję, w który w sposób przedziwny wmontowano zachowaną elewację i ocalały portal wyjściowy. Kołobrzeg. W centrum neogotycki ratusz. A zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, przy ulicy Budowlanej, powstały ogromne bloki z wielkiej płyty. Oto jak dalece architektura lat 70. powstająca na obszarach staromiejskich przestała liczyć się z historycznym otoczeniem. Problem nie dotyczył tylko architektury. Objął również urbanistykę. Uznano, że na obszarach staromiejskich można po prostu budować współczesne osiedla. Oto projekty opracowane w ramach konkursu poświęconego zabudowie centrum Legnicy. Bloki w Kołobrzegu postawiono jeszcze wzdłuż ulicy. Tu nie ma już ulic. Swobodnie rozstawione wieżowce łączą osiedlowe alejki. Zgodnie z podobnymi koncepcjami zabudowano wiele zespołów staromiejskich. Na szczęście do lat 80. w kilkudziesięciu zespołach staromiejskich nadal przetrwały niezabudowane tereny. W kilkunastu miastach, m.in. Szczecinie, Elblągu, Głogowie, Koszalinie, Gdańsku, Legnicy, Kostrzynie, ich wielkość pozwalała wciąż na działania w skali urbanistycznej. Najwcześniej powrócono do konserwatorskiego programu zabudowy obszaru staromiejskiego w Elblągu. Podstawą był Elbląg, zachowany pod ziemią. Archeolodzy stwierdzili bowiem, że przetrwały fundamenty i przyziemia historycznej zabudowy. Co więcej, odsłonięte mury pokazały plan miasta
zbudowanego jeszcze w średniowieczu. Ten plan stał się punktem odniesienia. Nowe miasto powstaje dosłownie na murach starego. Dzięki temu jest odtwarzany dawny układ urbanistyczny, co jest podstawą odbudowy starego miasta. Powstająca zabudowa jest współczesną wersją kamienicy mieszczańskiej. Nie są to kopie form historycznych, ale respektowane są dawne gabaryty, proporcje i podziały funkcjonalne. Na fasadach dominują tradycyjne materiały dobrej jakości. Dachy pokrywa dachówka ceramiczna. Zachowany jest charakterystyczny rytm wysokich szczytów. Program konserwatorski zakłada również przywrócenie tradycyjnych funkcji odbudowanemu zespołowi. Dlatego partery budynków z reguły zajmują sklepy, restauracje i biura. Na wyższych kondygnacjach są mieszkania. Nowa zabudowa respektuje oczywiście ocalałe zabytki. Na przykład kamieniczki zbudowane obok gotyckiego zespołu poszpitalnego nawiązują do niego skalą i stylistyką. W kilku przypadkach dokonano również rekonstrukcji. Podobne lub zbliżone działania realizowane są w innych miastach. W Szczecinie, na niezabudowanym wcześniej Podzamczu, powstało już kilka kwartałów zabudowy. Współczesne kamienice zaprojektowało tu kilkudziesięciu architektów. Natomiast w sąsiedztwie ratusza zrekonstruowano dwie bogate fasady. Trochę inne założenia realizowane są w zabudowie Starego Miasta w Głogowie. Tu powstająca zabudowa podlega mniejszym rygorom. Architekci swobodniej zestawiają formy, detale i kolory. Właścicielom kamienic pozwolono nawet na wybudowanie garaży na tyłach posesji. Jeszcze inaczej wygląda zabudowa Polkowic. Pierzeje rynkowe wypełniły obiekty dosyć wiernie odtwarzające dawne domy. Natomiast w bocznych uliczkach powstaje szeregowa zabudowa jednorodzinna. Ciekawy eksperyment ma miejsce w Kostrzynie, gdzie opracowano koncepcję odbudowy całego zespołu staromiejskiego. Zniszczony całkowicie podczas wojny obszar pozostał na uboczu. Rozpoczęta odbudowa jest więc próbą odzyskania dla miasta terenów przez pół wieku zupełnie opuszczonych. Widzimy więc, że przez 50 powojennych lat w bardzo różny sposób zabudowywano zniszczone tereny staromiejskie. Na początku była to odbudowa form historycznych.
Potem przez dziesięciolecia nie liczono się z historycznym otoczeniem. Dzisiaj natomiast zabudowa powróciła do skali staromiejskiej. Wydaje się, że to najlepiej służy zabytkom, które ocalały i jest bliższe historii tych miejsc.